pokazałem Państwu, jak rok temu wyglądało centrum kongresowe, w którym się znajdujemy. Jak rok temu wyglądał nasz kongres. Dzisiaj nasze sale są puste. Centrum kongresowe jest puste. Ale mimo to czujemy, że jest bardzo wiele osób, które w naszym wydarzeniu uczestniczy. Że są wszędzie. Skorzystali z innej możliwości uczestnictwa, ale są. Są nadal na Open Eyes Economy Summit. Udało nam się, mimo tak trudnych warunków, zorganizować kongres, w którym liczba mówców nie jest znacząco niższa niż w zeszłym roku. Wszystkim im, tym, którzy zdecydowali się wystąpić na tym kongresie, bardzo dziękuję. Udało nam się skupić uwagę 2,5 tysiąca ludzi, którzy się zarejestrowali i wybierali oczywiście różne fragmenty kongresu, ale w nich uczestniczyli również przez naszą sieć networkingową. Ci uczestnicy pochodzili z 23 krajów. Udało nam się zorganizować 92 sesje. Udało nam się udostępnić liczne publikacje kongresowe, z których uczestnicy mogli także korzystać. Mieliśmy 36 godzin bezpośredniej transmisji i blisko 4000 godzin nasi uczestnicy przy tych transmisjach spędzili. A przecież cały ten materiał nie zniknie z sieci. My będziemy go nadal udostępniać i pokazywać. Udało się, dlatego że mamy bardzo silnych i stałych partnerów. Miasto Kraków, Miasto Gdańsk, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Samorząd Województwa Małopolskiego czy pracodawcy RP, to ci główni partnerzy, a jest ich znacznie więcej. Przygotowując się do tego kongresu znacznie wcześniej niż wystąpiła pandemia, zdecydowaliśmy się na taki główny obraz, na użycie określenia wyobraź sobie, wyobraźmy sobie. Odwołujemy się na tym kongresie do wyobraźni. Dlatego moje wystąpienie, które przygotowałem i które będzie bardzo mocno korespondowało z dwoma wystąpieniami poprzednimi, odnosi się do tego, komu i czemu potrzebna jest wyobraźnia. Open Eyes Economy to próba spojrzenia szerokiego, panoramicznego. Open Eyes Economy Summit to właśnie to miejsce, z którego spoglądamy wokół. Co zobaczymy, szczególnie teraz, co jest istotne teraz. Globalizacja, finansjalizacja i cyfryzacja to potężne siły, których powstrzymać, jak się zdaje, nie można. Wpychają one gospodarkę w rynkową kolejinę nieograniczonej i niepohamowanej konsumpcji. Pragnienie konsumowania góruje przemożnie nad potrzebą wytwarzania, a tym samym pragnienie użycia nad potrzebą sensu i samorozwoju. Wraz z postępem cyfryzacji konsumpcja się stopniowo dematerializuje. Tyle, że jednostki coraz słabiej dostrzegają, że ten zdematerializowany świat staje się labiryntem, w którym ścieżek jest coraz więcej, ale coraz trudniej z niego wyjść. Zdaje się tym, którzy są w tym labiryncie, że poruszając się dzięki nowym aplikacjom, coraz bardziej skomplikowanym i coraz mniej zrozumiałym, lepiej poznają ten świat i jego ścieżki, sprawniej się w nim poruszają i że sami sobą sterują, ale faktycznie są coraz bardziej zdalnie i bezwiednie sterowane takie jednostki. Nie zauważają, że dematerializacja prowadzi do odosobnienia,
również dlatego, że sprzyja konsumpcji, a odciąga od wytwarzania. A tylko wytwarzanie warunków swojej egzystencji nas usamodzielnia. Bez takiego wytwarzania człowiek ma przyzwyczajenia, trzyma się ich, może je modyfikować, może przestawić otaczające go klocki, ale nie może zyskać rozwojowego doświadczenia. Do tego potrzebne jest twórcze współdziałanie z innymi, aktywne uczestnictwo w społecznej przestrzeni wytwarzania sensu i warunków egzystencji. Odosobnienie jest pojedynczością, oznacza bycie singlem. I nie należy mylić singla z indywidualnością. Ta bowiem jest wyrazem osobowego bytu, swoistością. Indywidualność jest odrębnością, bez której nie można się stawać sobą, nie można się upodmiotowić. Odosobnienie jest stanem, indywidualność stawaniem się. Odosobnienie nie wyklucza ruchu, ale to ruch w przestrzeni zamkniętej, to ruch kółko. Ruch osoby, ruch indywidualności jest rozwojem, przemianą. Oznacza wyjście poza tu i teraz. Nie jest to wyjście z labiryntu, a polega na usunięciu jego ścian, porzuceniu go, rozbiciu go i otwarciu wielu nowych możliwości działania. Można powiedzieć, że w konsekwencji rośnie niepewność. To prawda. Pytanie tylko, czy w życiu społecznym możliwa jest pewność? Czy ona miałaby być celem? I o jak rozumianą pewność miałoby chodzić? Na ogół pewność rozumiemy jako bezpieczeństwo, czyli zabezpieczenie przed różnego rodzaju zagrożeniami. Takie zabezpieczenie ma zapewnić jednostka władza, której jednostka jest gotowa się podporządkować. Godzi się na rezygnację ze swojej wolności i swobody działania oraz przystaje na to, na związane z tym ograniczenia, zyskując w zamian zapewnienie, obietnicę bezpieczeństwa. Alternatywą jest taki świat, w którym jednostka jest indywidualnością, osobą i wspólnie z innymi osobami, w relacji z nimi i w relacji do nich, aktywnie współtworzy swój świat społeczny. Nie jest ten świat tylko jej zadany, ale jest w swych istotnych składowych współwytwarzany. Celem nie jest w tym przypadku tylko jednostkowe bezpieczeństwo i życiowa stabilizacja, ale kreowanie takiego ładu społecznego, który zapewnia warunki osobowego i wspólnotowego rozwoju. Takiego ładu, który nie prowadzi do uprzedmiotowienia i odosobowienia jednostki, ale do jej uosobienia i upodmiotowienia. Takiego, w którym to, co indywidualne i wspólnotowe się nie wyklucza, a przeciwnie, uzupełnia i wzmacnia. Ta druga, alternatywna wizja świata społecznego jest możliwa tylko wtedy, kiedy społeczna czasoprzestrzeń jest otwierania, kiedy pojawiają się w niej różne perspektywy poznawcze i punkty widzenia. Także wtedy, kiedy zagrożenia stają się wyzwaniami, którym trzeba sprostać. Pandemia jest dla nas takim wyzwaniem. Tym samym nie idzie tylko o to, aby się zabezpieczyć, odciąć i odizolować, ale aby się przemienić, a w konsekwencji usunąć ugruntowane społecznie przyczyny zagrożeń i rozwinąć nowe możliwości działania. Taka przemiana oznacza przeobrażenie relacji społecznych. Jest jednocześnie wyrazem przyjęcia indywidualno-wspólnotowej odpowiedzialności. Dopiero to stwarza społeczne odniesienie do etyczności. Nie ma prawdziwej etyczności w zamkniętej społecznej czasoprzestrzeni, bo nie ma w niej indywidualnego, osobowego odniesienia do moralności. Moralność staje się wówczas tylko zestawem formułek i frazesów. Składową obu przedstawionych przeze mnie wizji świata społecznego jest wyobraźnia. W pierwszej wizji
Wyobraźnia jednostek jest zdalnie sterowana. Chodzi o wywoływanie ich konsumpcyjnych pragnień i lub ugruntowanie określonych uprzedzeń. Na tym polega oddziaływanie wszechogarniającego nas marketingu konsumpcyjnego i politycznego. Oderwanie pragnienia od potrzeby i przekształcenie pożądanie lub sentyment jest funkcją sterującego wyobraźnią marketingu. Może on skutecznie tę funkcję wypełniać, jeśli jednostki pozostają w zamkniętej czasoprzestrzeni. Kiedy jednostka lękliwie zamyka się w sobie, we własnym odosobnionym ja. Wirtualne odosobnienie temu szczególnie sprzyja, ponieważ mimo odnoszenia się do innych jednostek i wynikającej z tego interaktywności, najczęściej pojedyncza jednostka kontaktuje się z awatarami, a nie z osobami. Jej świat społeczny jest zaludniony, ale zaludnia go masa innych, równie odosobnionych jednostek. W tym świecie życie społeczne istnieje, ale bez wspólnoty. Wyobraźnia jest niezbędna, aby nieustannie otwierać społeczną czasoprzestrzeń. W tym drugim przypadku, w tej drugiej alternatywnej wizji świata, wyobraźnia bazuje na potrzebach i doświadczeniach osobowych jednostek indywidualności. Pragnienia mogą być odrealnione. Potrzeby i doświadczenia nie są zawsze realne. Doświadczenie osoby wyrasta z jej własnego życia, z wydarzeń, które stają się przeżyciem, kiedy zostaną refleksyjnie pogłębione, zinterpretowane i mentalnie przepracowane. Refleksyjne pogłębienie własnej realności wymaga odniesienia do innych. To nie może być odniesienie do masy, ale odniesienie osobowe, polegające na empatii i przyjęciu spojrzenia innych osób i popatrzeniu na siebie poprzez nie. To nie chodzi o to, żeby spojrzeć samemu w lustro, ale żeby w tym lustrze były inne osoby, ich oczy, ich spojrzenie. W rezultacie dokonuje się zespolenie odrębności. I na tym właśnie zasadza się rola wyobraźni, że staje się ona przestrzenią wspólnie wyobrażoną. Wytwarza społeczne imaginarium. W ten sposób rodzą się nowe perspektywy poznawcze i relacje społeczne, a tym samym nowe możliwości działania i sposoby działania. Świat społeczny się staje, a nie zastyga. Jednostka może być pojedynczością lub stawać się indywidualnością. To zależy od niej, ale nie tylko od niej. W ogromnej mierze także od tego, jak kształtują się jej relacje ze społecznym otoczeniem. Jak jest w te relacje wkomponowana. Do samoizolacji popycha jednostkę lęk. Lęk nie tylko wyłącza zaufanie, ale wzmacnia i utrwala inne silne emocje, takie jak złość, obwinianie czy zazdrość. Występując łącznie te silne emocje w nasileniu, tworzą syndrom blokujący racjonalny namysł, nadzieję i gotowość do współpracy. Jednostką kieruje wówczas przekonanie, że świat społeczny jest jej wrogi i że może to wyrazić na przykład w mediach społecznościowych, a nawet próbować się odegrać, ale nie potrafi wyjść poza swoje bolesne osamotnienie. Doświadczenie nabywane w relacjach z innymi jest pojęciem centralnym w budowaniu nowej wyobraźni społecznej. Tylko w ten sposób mogą się wyłaniać organizacje uczące się i upodmiotowione. Bez odpowiednio licznej grupy takich organizacji, na przykład przedsiębiorstw, uniwersytetów, szpitali, instytucji kultury, poszczególne systemy życia zbiorowego nie wykażą zdolności adaptacyjnych. Będą się jeszcze szybciej dysfunkcjonalizować niż dotąd. Na porażkę będą skazane wszystkie próby ich odgórnego reformowania. Odczuwamy na własnej skórze, że złożoności i związanej z nią nieuchronnie niepewności świata społecznego nie opanuje wolny, nieokiełznany rynek. Są tacy, którzy swoją wiarę w przyszłość lokują po stronie technologii i ekspertów. Wielu z nich zapewnia, że dysponują wiedzą i możliwościami powstrzymania kryzysu energetycznego i klimatycznego.
Ale czy do tego sprowadza się nas ludzki problem? Czy może zostać sprowadzony do przeprowadzenia transformacji energetycznej i doprowadzenia do neutralności klimatycznej? To ważne, kluczowe, konieczne. O tym mówimy systematycznie na naszych kongresach. Ale czy wystarczające? Nie wydaje mi się. Rozwiązanie tego i jakiegokolwiek innego problemu techniczno-gospodarczego nie może być celem samoistnym, oderwanym od społeczno-etycznego kontekstu, a konkretnie od kwestii prawa ludzi do jakości życia i rozwoju. To odniesienie jest niezbędne, aby w rozwiązywanie wielkich problemów techniczno-gospodarczych współczesnego świata przegnięta została energia społeczna, w tym w szczególności energia ludzkiej kreatywności i wyobraźni, uruchamiana po to, aby poszerzyć społeczną czasoprzestrzeń oraz upodmiotowić indywidualności i wspólnoty. Wtedy i tylko wtedy wyobraźnia staje się wyzwalającą syntezą nadziei i odpowiedzialności. W przeciwnym razie zdalnie sterowana służy podtrzymywaniu niszczącego nas modelu gospodarki rynkowej i zniewalającego nas państwowego autorytaryzmu. To było wystąpienie, które nawiązywało do tytułu naszego kongresu. A to jest pierwsza scena naszego kongresu. Państwo, którzy oglądali otwarcie kongresu, widzieli, że kongres otworzyła trójka wybitnych polskich artystów. Masza Potocka, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie, kurator sztuki, znawczyni sztuki. Paweł Althammer, pomysłodawca tych złotych strojów. I Krzysztof Materna, aktor, reżyser. Trójka moich przyjaciół. Wyszli w tych złotych strojach i powiedzieli wspólnie, że to, że się do siebie upodobniliśmy i że stoimy obok siebie ze względu na to, że jest pandemia, nie zmienia faktu, że jesteśmy razem. Że jeśli zrezygnujemy z części zewnętrznej powierzchowności, ale poczujemy siłę tego gestu artystycznego i uczestnictwa wspólnego w jakimś działaniu, to daje nam to, czego potrzebujemy, żeby cieszyć się życiem, żeby podejmować działanie. Paweł Althammer bardzo często zmienia ludzi w tym sensie, że namawia do ubrania tych strojów i pójścia do innych ludzi, rozmawiania z nimi, bycia z nimi i zachowywania się w sposób naturalny, nie udawanie kogokolwiek. I ludzie, którzy się na to zdecydują i idą w tłum, są inni, dziwni, złoci, ale jakże ciekawi, jakże przyciągający, jakże wiele mający do powiedzenia i bardzo często ci, którzy tych złotych strojów nie mają, chcą je przyjąć. Nie dlatego, że chcą być tacy sami, ale chcą być razem, chcą podjąć wspólne działanie, chcą w sobie znaleźć coś innego, często także odrzucić niepotrzebne skrępowanie, często odrzucić swój kompleks. Nie odrzucić siebie, odrzucić to, co przeszkadza nam odnaleźć siebie. Pięćset osób uczestniczyło w Zakopanem w styczniu przed pandemią na balu Złotych Ludzi. Bal, który wieńczył
duże, intelektualne wydarzenie, uniwersyteckie, akademickie. Ludzie różnych pokoleń, od dzieci do tych najstarszych, wspólnie się bawili. To było jedno z najpiękniejszych doświadczeń mojego życia. Coś, czego nie, co będę pamiętał zawsze. I tych szczęśliwych ludzi, złotych ludzi, którzy nie byli przeciwko komukolwiek, byli razem i chcieli, aby inni do nich się przyłączyli. Zapraszam na scenę pomysłodawca Złotych Strojów, Pawła Althamera. Zapraszam Maszę Potocką. Zapraszam także Krzysztofa Maternę. Wracamy do sceny otwarcia kongresu. Otwierali ten kongres złoci ludzie. Witam Was. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie, za to, że Was znam, że jesteście moimi przyjaciółmi. I zapraszam całą reprezentację wszystkich tych, którzy ten kongres organizowali. Tych, którzy pracują od wielu lat, tych, którzy są organizatorami, wolontariuszami, pomysłowodawcami, dyrektorami, którzy są... Profesor chce odejść, to można tutaj. Którzy są... Ja już idę. Którzy są po prostu tymi, którzy to zrobili. Poprosiłem ich tutaj, właśnie w tych Złotych Strojach, bo chciałbym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym kongresie, wspólnie podziękować i zaprosić na następny kongres. Bijemy Wam brawo, że uczestniczyliście z nami. I bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Zapraszamy na Open House i Panowie. Animacja. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra.